Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Satisfactory. Skaczę sobie i kicam po okolicy i zbieram ślimaczki i inne podobne rzeczy. O! No, coś tu. Dobra, jeden poszedł. Idziesz drugi? A, schował się. Sorry, że wczoraj nie było odcinka, ale bardzo źle się w niedzielę czułem i miałem jakiś straszny skurcz w brzuchu. Chyba w okolicach przepony albo górnej części żołądka, nie jestem pewny. W każdym razie bolało niesamowicie. Wziąłem górę leków typu jakieś tam nospy i inne i to nic nie dawało. I dopiero teraz we wtorek rano już czuję się na tyle dobrze, że mogę sobie posiedzieć przy kompie. Wcześniej siedzenie przy komputerze było bardzo nieprzyjemne i jak już byłem w stanie usiąść, to tylko na chwilę. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze to tutaj i się zwolni miejsce. Dobra, musimy teraz, zdaje się, że jak mnie pamięć nie myli, ten rozbity wrak potrzebuje dwóch albo trzech generatorów. Dobra. Tak, potrzebuje generatorów. Teraz tylko pytanie, ile będzie potrzebować materiałów. Zróbmy sobie tutaj warsztat. Ojdź. No, warsztat. Dobra. Zrobię sobie biomasę i wrzucimy tą biomasę na bezczela. Aha, od razu fragment energetyczny. Bo zbieram ślimaczki, ponieważ jest wiele rzeczy, których nie jestem w stanie wyprodukować na czas przez to, że nie mam dość dużej produkcji jeszcze rozbudowanej, więc chcę to skompensować używając ślimaczków. Dobra. O, wydawało mi się, że tylko prąd jest potrzebny. Całe szczęście, że mieliśmy też to, bo byłaby to daremna podróż. Wezmę jeszcze tamtego ślimaka. No, skocz na to, koleś. I właściwie dziewczyno. Zróbmy sobie może coś takiego, tak się zastanawiam. Żeby było szybciej. O kurczę, tylko jeszcze... Dlaczego ten zup domyślnie się wyłącza? Tak się, to jest coś, co bym jednak zmienił w grze. I mam nadzieję, że to poprawią. Że ten zup będzie zawsze włączony. Aha, tak, to było na tyle, jeśli chodzi o moje dobre pomysły. Że on się wyłącza, kiedy uruchomimy ponownie grę. I zdaje się, że jak zmienimy przedmiot... Zobaczmy. A nie, jest włączony, okej. Także trochę to mogliby poprawić. Zróbmy sobie tutaj. Nie, jednak niech będzie tu. Idealnie, patrzcie jak fajnie. I już możemy sobie przejść. Zostawię ten most, bo nigdy nie wiadomo, że kiedyś w przyszłości się jeszcze przyda. Czy ja mam ochotę biegać tutaj po tej okolicy? Chyba niekoniecznie. Wolałbym rzucić tego ślimaka, żeby mi się zwiększyła produkcja rotorów, bo brakuje nam ich jeszcze trochę do tego, żeby odblokować kolejny etap windy kosmicznej. Zbiorę tylko ze sobą te rzeczy, które tutaj zostawiłem. I możemy wracać. Okej, tutaj jest problem, bo zobaczcie, że to do pracy potrzebuje 100 śrub na minutę, a tu mamy wytwarzanych tylko 80, więc dorzucę jeszcze to i dzięki temu będziemy mieli maksymalną produkcję. Chyba żeby, jak sobie myślę, może by tu wstawić jeszcze jeden konstruktor, ale wtedy bardzo ciężko byłoby mi tutaj... właściwie to trzy konstruktory trzeba byłoby wstawić, chyba że byśmy zrobili jakiś myk w tym stylu, tylko czy to by się zmieściło tutaj? A zróbmy doświadczenie. Dobra. I tak naprawdę powinienem ten przestawić troszkę. Tylko muszę oczyścić sobie miejsce w plecaku, bo nie wiem, czy jest w ogóle sens się tym bawić. Mamy te ślimaki, dobra, nie będę na to tracić czasu. Ile nam jeszcze zostało tych do wyprodukowania? Jeszcze dwa, okej. Czyli już będziemy mieli wszystko, bo... A nie, już mogę je oddać nawet, bo 200 potrzebna jest w sumie, a już 30 wrzuciłem. Dobra, odpalamy w takim razie. Pyk, pyk. Jeszcze coś? Nie. Poszło. Bardzo fajnie. Dobra, nowy cel. Ten możemy odblokować super łatwo. Można by już zbudować też od razu tą produkcję belek w tym miejscu, gdzie robimy stalowe rzeczy. Dobra, nowy dysk. O! Uuu, nowe miejsca się pojawiły, fajnie. Dobra. Tu przerzucę jakieś niepotrzebne graty. I co byśmy potrzebowali?
Wirniki się by przydały, ale nie, wszystko co potrzeba mamy. Także lecę, beton może wezmę więcej. Lecę do fabryki stalowych rzeczy i zrobimy sobie produkcję tych belek i jeszcze coś tam może ulepszymy, jeśli będzie trzeba. Tak patrzę, czy tutaj coś jest, co będzie mi potrzebne, ale chyba nie. Wezmę sobie to, żeby się na bieżąco leczyć, bo jak widać mam ich bardzo dużo. A, już wiem, co jest potrzebne. Potrzebujemy biopaliwo, także wrzucę tutaj tą surową i wezmę sobie tyle, wystarczy. Dobra, zobaczmy ile tego tutaj... Ohuhu! Starczy nam na długo. Dobra. I tutaj też jest nieźle. I musimy tutaj uruchomić teraz produkcję tych betonowych belek. I one się robią chyba w monterach, jak nie pamięć się myli, nie? Wiertnice też mamy, bo one, widzicie, potrzebują właśnie betonowych belek. Produkcja... Monter, dobra, zobaczmy. Belka żelbetowa, 24 belki na minutę, a to produkuje 15. Czyli przynajmniej jeden monter możemy sobie pozwolić, żeby tutaj wstawić. Tylko zastanawiam się, gdzie, bo już jest trochę tutaj ciasno. Chyba, żeby tą ścianę wywalić w tamtą stronę jeszcze. No, miejsca nam nie brakuje. Bardzo nie lubię, jak się teren przenika z fabryką, którą postawiłem. Ciężko jest takie rzeczy tutaj czasem wymierzyć, jak się biega po ziemi i jeszcze się nie ma pełnego pomysłu na to, jak teren ma wyglądać, nie teren, tylko budynek, to bardzo łatwo jest go zbudować tak, że będzie przenikał się z terenem. Mimo ze strony autorów, że budynek może się przenikać z terenem, bo to bardzo ułatwia w wielu sytuacjach możliwości rozwoju, ale głupio to wygląda, nie? I jeśli chce się zbudować coś fajnie wyglądającego, to trzeba nieraz się nieźle naćwiczyć, żeby to zbudować, rozebrać, aż będziemy mieli jakiś zadowalający efekt. Dobra, będziemy potrzebowali jeszcze, będziemy potrzebowali jeszcze beton tutaj dostarczać. Ale beton możemy piętro niżej robić, bo mamy tam maszynę, która go wydobywa. Więc w zasadzie tutaj wystarczyć będzie nam tylko monter jeden. Produkcja duża nie musi być, nie? To jest tylko początkowa fabryka. Ważne jest, żeby coś się tutaj działo. Wstawmy sobie może to jakoś. Jakoś. To dziwne coś zrobiłem po to, żeby dało się tędy przychodzić bez podskakiwania i robienia różnych innych dziwnych fikołów. Dobra. Wstawmy sobie tutaj słup elektryczny i podłączmy go do tego. A ten słup tutaj wstawiłem po to, żeby było po prostu wygodniej sobie latać w to i z powrotem. Podpinać raczej w razie potrzeby. Dobra, niech to się już robi. Bo problem jest też w tym, że mimo, że dodałem maksymalną liczbę ślimaczków do tych tutaj wiertnic, to one i tak wydobywają za mało. Więc zależy mi na tym, żeby już teraz je ulepszyć, żeby pracowały z pełną wydajnością. I to samo dotyczy tej, która kopie węgiel tam. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj idzie. Okej, coś w ten deseń. Czyli byśmy potrzebowali na tym skrzyżowaniu sobie wstawić sufitowy otwór. Okej. I od razu dajmy trzeciej prędkości. Dobra, wpięło się. Jak tutaj wygląda prędkość wydobycia? 60 na minutę. To nie jest dużo. Możliwe, że będziemy musieli trochę tutaj pomanewrować. Zróbmy sobie... Czy ja mam już możliwość stawiania tych ścianach? Tak, są. Dobra. To postawmy sobie tu. Teraz to będzie szło tutaj. To tutaj. I stąd sobie podepnę na razie w ten sposób. Potem dodam jeszcze pośredni. Śmiesznie to wygląda, jak to tak wystaje. O kurczę, weszli, widać nawet materiały, które w tym są. Dobra, i postawię to w tym kierunku. Odwrócić się nie da. Dobra. I byśmy potrzebowali... Albo może odwrotnie? Chyba odwrotnie zrobimy. Mój proces myślowy jeszcze nie działa za dobrze. Dzisiaj znowu udało mi się jakimś cudem wyspać. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo przez ostatnich kilka miesięcy chronicznie się nie wysypiałem. Więc jest to duży postęp z mojej strony. Czekajcie, ile będziemy potrzebowali? Tylko 30 betonu na minutę? Tamten produkuje 60, tak? On będzie potrzebować 45, będzie produkować 15. Także potrzebujemy tylko dwóch konstruktorów tutaj na to. Okej. Okay. Gdzieś byśmy sobie to wstawili
O, w tenże sposób. Dobra. I teraz tak, to na pewno trzeba ulepszyć. I to też na pewno trzeba będzie ulepszyć, nawet do trzeciego poziomu. I to będzie trzeba ulepszyć, żeby wydobywało 120 na minutę, bo wyciągasz 60 w tej chwili, nie? Także zaraz się tym zajmiemy. O! No! Dobra. I... niech będzie tutaj na razie. Tutaj też poproszę beton. I jeszcze zrobię połączenie z tamtym. I w zasadzie będziemy ustawieni, będziemy mieli dużo belek. O, dobra, już mamy aż 24. Tempo produkcji tej maszyny nie jest jakieś wielkie. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że tutaj liczy się nie tempo produkcji, znaczy tempo produkcji nie ma tak ogromnego znaczenia, jak jej wytrwałość, nie? To jest trochę tak jak z tymi niektórymi... O, widzieliście ten horror It Follows? To za mną idzie, czy jakoś tak to się nazywa? Tam jest taki motyw właśnie, że za bohaterami kręci się, nie wiem, demon, duch, to nawet nie jest wprost powiedziane, co dokładnie to jest. I to idzie w tempie chodzenia za nimi przez cały czas, nie? Także możesz iść na drugi koniec świata, ale wcześniej czy później to cię dopadnie. I czekajcie, można by to przyspieszyć. Albo i nie. W sumie wystarczy, bo one muszą 120 produkować oba. I nie liczy się u tego ducha tempo, tylko wytrwałość, nie? Liczy się to, że on systematycznie idzie i się nie zatrzymuje, nie przeszkadza mu nic, nie ma dla nich żadnych, dla takiego ducha nie ma żadnego miejsca, które by go mogło spowolnić. Nie musi spać, nie musi jeść, nie musi się niczym przejmować. I nawet jeśli uciekniesz na drugi koniec świata, to on cię dopadnie. I podobnie jest tutaj, nie? Z produkcją, że ta produkcja, o ile pracuje, to pracuje wytrwale i zrobi dla ciebie wszystko, co potrzebujesz, wystarczy tylko zaczekać. I tu się robi masa rzeczy, których my nie musimy craftować, nie? Które robią się za nas. Wystarczy, że trochę zaczekamy i będą potrzebne ilości. Oczywiście zawsze można dostawić dodatkowe maszyny i przyspieszyć produkcję. Dobra. To wygląda fajnie. To się może przydać, bo chodzi o to, że maszyna do produkcji szybkowodów jest dużo wydajniejsza w ich produkcji niż w przypadku miedzianych kabli, tych szpul. Więc ma to dużo więcej sensu. Dobra, wiecie co zrobię? Ja tu na chwilę wrzucę coś takiego, bo potrzebuję tych belek jeszcze dużo, póki się tu kręcę, nie? I wezmę ze sobą też dużo tych stalowych belek, o, tych tutaj, takich, żeby na miejscu tam w bazie sobie też wyprodukować dodatkowe ich ilości. Zastanawiam się też nad tym, czy by nie powiększyć samej produkcji tych stalowych belek, bo tutaj może zacząć ich brakować przez to, że dwie maszyny, produkcja dwóch tych maszyn idzie teraz już na produkcję tych rzeczy tutaj. Czyli już będę musiał jeszcze bardziej powiększyć produkcję. No dobra, dobra. Robimy w takim razie. Raz, dwa, trzy, tak? Bo tam są raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Coś mi się nie zgadza, matematyka. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, 4T na 3T oraz 2T na 3T. Okej, dobra. Czyli tutaj musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze dwa muszę wstawić. Rotory się skończyły. Okej, prawie już wszystko podłączone, jeszcze tutaj żelazo i węgiel muszę tylko ogarnąć. Tutaj jeszcze podłączyć zasilanie i ustawić tylko te maszyny będę musiał. I będę mógł w końcu zająć się jakimiś ciekawszymi rzeczami, bo ciągłe wracanie tutaj już się dla mnie trochę robi nudne. Dobrze byłoby ruszyć maszynę, która by produkowała dla nas te rzeczy, które są potrzebne do fazy drugiej, widzicie? Czyli te smart płyty, ramy i smart kable. I coś przypuszczam, że najlepszą lokalizacją do ich produkcji będzie to miejsce tutaj. Ewentualnie byśmy mogli się przeprowadzić do tego kanionu, czy tego krateru, który tutaj jest z boku, albo ewentualnie tam,
ponieważ tu są wszystkie potrzebne zasoby. Do produkcji tych zaawansowanych rzeczy będzie potrzebna stal oraz będzie potrzebna miedź. I miedź i stal jest tutaj, nie? Jakbyśmy chcieli wyprowadzić się gdzieś tam bliżej bazy, to byśmy nie mieli węgla, więc ogranicza nam to bardzo możliwości pracy. Dobra, tutaj rura, rura i rura. Zobaczmy, ile się wyprodukowało tego. 151. No to już jest ok. To już jest coś, z czym można pracować. Dobra. A tu? Czemu to nie działa? A, podłączone działa lepiej. Okej. Muszę ulepszyć jeszcze... O kurczę. Muszę ulepszyć tamtą wiertnicę, żeby pracowała z maksymalną wydajnością, i dorzucę do niej jeszcze ślimaczki, bo węgiel to jest jedyne ujęcie węgla, jakie mamy w okolicy. Więc musi pracować tak wydajnie, jak to jest możliwe, i od razu je ulepszę, żeby w przyszłości nie musiał już tutaj ganiać. Także zróbmy... Aha, potrzebuję jeszcze jednego tego dziada. Dobra. Okej. Ulepszony. I teraz to wrzucam też do maksymalnego poziomu prędkości, żeby nie trzeba było już w przyszłości tutaj tego ulepszać. W ogóle z jaką wydajnością teraz to będzie pracowało? No, szybko. 240, wiecie co ja zrobię? Gdzie moje ślimaki są? Co się z moimi ślimakami stało? Wydawało mi się, że miałem 3. Bo chodzi o to, że ten pas ma wydajność 270, nie? To bym dorzucił jeszcze ślimaczków, żeby dobić do tej pełnej wydajności. Ale to się zaraz tym zajmę, jak tylko zlokalizuję, co się z nimi stało. Dobra, i teraz będziemy potrzebowali tu i tu. I potrzebuję jeszcze tam podłączyć. To może byśmy zrobili to przyłącze tutaj. Och, kurczę. No, to nie jest zły pomysł. Zrobię... Sam niewiele widzę, co się tutaj dzieje. Zrobię to przyłącze do węgla z tej strony. O, i w ten sposób będę miał tylko w jakiej odległości to jest. Aha, dobra. Ta odległość? Oczywiście, że źle. Tak. No. I w ten sposób to skasować mogę. Stawimy sobie tutaj. Teraz to skasuję. I wstawimy sobie tutaj. To i to. I w miejsce tego będzie kabel szedł tutaj. O! I muszę to odwrócić, bo wyjście jest z tej strony, a powinno być z lewej, i wtedy będzie ok. No. Dobra, wygląda na to, że już wszystko jest podpięte ładnie. I tutaj też już żelazo widzę, że leci. Tylko musimy podkręcić jeszcze tą kopalnię, bo ona ma teraz już 60 tylko. Aha, dobra, znowu ten sam problem co zwykle. Dobra. I podkręcimy tą kopalnię do maksimum i wrzucę do niej ślimaczka. No. Kurczę, przyciski mi się mylą. O kurczę, ramki się skończyły. No dobra, to musimy jeszcze wyprodukować na kolanie, bo nie chce mi się biec po nowe. Wracając do bazy będę musiał skoczyć po zapas. I trzeba będzie się przegrupować, przebudować. Dobra. I wtedy wrócę tutaj i będziemy dalej rozbudowywać fabrykę produkującą te smart rzeczy do windy kosmicznej. Dobra, 180. Przydałoby się jeszcze więcej, ale na razie to wszystkie ślimaki, jakie mi zostały. I teraz... Ohoho! Dobra, o to mi chodziło jakby co. O to mi od początku chodziło. Teraz mamy tutaj już całkiem sporą produkcję. I pierwsze 6 konstruktorów produkuje te stalowe belki. O, dobra. A ostatnie te produkują nam rury stalowe. Póki co rury nie mają dla nas dużego zastosowania, ale chcę ich mieć duży zapas. I dzięki temu będziemy bardziej wydajni. Dobra. Tutaj zróbmy sobie płotki. I będziemy mogli odprowadzać to do właściwego kontenera. Dobra. I tutaj, właśnie widzicie, tutaj się zrobiło coś takiego, także musimy teraz to przerzucić do właściwego. Okej. Tak,
Tak. I tu tylko 26. Ciekawe. 60 belek na minutę. Za mało betonu mamy. A tak, bo nie podkręciłem przecież ślimaczkami produkcji betonu. Jest zbyt mała. Powinna wynosić 90 na minutę. A zdaje się, że to jest wiertnica bez ślimaka i klasy pierwszej do tego i ona wydobywa tylko 60. Okej, nie ma ślimaka, ale można będzie to łatwo nadrobić. Dobra. Okej. Ramek brakuje. Okej. Dobra, to ja już sobie to zaraz ulepszę i zaraz wrócę i będziemy dalej kontynuować z tymi smart płytami. Tylko te rzeczy do hipertuby sobie wrzucimy do windy. Dobra. Wrzucajmy maszynki do maszyny. Powiedziałem wcześniej do windy, oczywiście chodziło mi tutaj o hub. Stąd już wszystko odblokowane. Tak, wszystko. Czyli pozostaje nam teraz zapakować do windy produkcję. Lecę po ramki, bo ewidentnie one są nam potrzebne w dużych ilościach. Rotorów trochę mam. I zaczniemy pracować nad produkcją tych smart płyt i tak dalej w tamtym drugim miejscu. Pierwotnie chciałem je zacząć robić tutaj, ale doszedłem do wniosku, w tym miejscu, nie? Ale doszedłem do wniosku, że to się nie nadaje, bo tutaj nie ma węgla i nie mam, miedź jest, ale nie ma węgla. Musiałbym go importować z daleka, a to trochę się nie opłaca. Na pewno by się przydało ulepszyć wszystkie te wiertnice. To by nam sporą różnicę zrobiło na pewno. Może nad tym chwilę popracuję tutaj. Dobra. Już się wystraszyłem, że całą produkcję tych ramek skierowałem do niszczarki, a przecież sobie zrobiłem odprowadzenie w bok. Tak samo jest z rotorami. Także niepotrzebnie traciłem czas na ulepszanie tamtego, bo zapomniałem, że tutaj to wstawiłem w ten sposób. Chociaż w sumie, tak sobie teraz myślę, że można byłoby to rozwiązać tak samo jak tamto. Czyli byśmy sobie zrobili tutaj rozdzielacz. I połowę produkcji rotorów bym odsyłał do niszczarki, żeby te ekstra parę punktów zebrać, tylko jeszcze nie wiem jak to podłączyć, także zaraz się tym zajmę. A ile my mamy punktów w sumie, zobaczmy. 14 dopiero. Trochę słabo, liczyłem, że będzie nieco więcej. No dobra, trudno się mówi. Hop, co jest? No, kurczę, nie mogę ślizgu zrobić. Wezmę jeszcze sobie, albo wezmę wszystko, przecież to się zużyje anyway. Ile mamy betonu przy sobie, tych belek betonowych? Tylko 116. A do tego potrzeba... Aha, 10, okej, okay, to nie problem. To w takim razie ulepszę wszystkie te wiertnice, które tutaj są, żeby przyspieszyć produkcję w tej fabryce tutaj, bo wydaje mi się, że ona trochę ma przestoje przez to, że nie ma dostatecznie dużej prędkości. I właśnie zauważyłem, że nie mam stalowych belek, żeby to poulepszać wszystko przy okazji. No trudno, zaraz będę musiał tu wrócić. No i skoro już ulepszyłem tamte kopalnie, skoro jestem w okolicy, to od razu zabiorę sobie katyryt, bo się przyda. Hop. Hop. I hop. Dobra. Mało coś tu mamy. Wezmę jeszcze po jednej porcji tego, co zdążyło się wydobyć. To będzie jeszcze jeden, dwa staki dzięki temu. I wracam do bazy. Coś jeszcze miałem tutaj zrobić w okolicy? O, tego żółtego ślimaka miałem zabrać, ale... A nie, bo przecież on jest przez tego dużego wieprza chroniony. A póki mam miecz tylko, to trochę ciężko mi jest z nim walczyć. Owszem, samym mieczem da się go pokonać, ale... za dużo jest z tym zawracania głowy. Jak będę miał karabin, to się wtedy będę z tym bawić. Tu nasza prowizoryczna produkcja katerytu jest. Wezmę sobie jeden stack i zrobię sobie z niego same sztabki, bo zdaje się, że sztabki były potrzebne tutaj do odblokowania czegoś. A właśnie, także 10 sztabek zrobimy sobie ręcznie i resztę wrzucę do przetwórni, żeby już się sama robiła dalej. Dobrze byłoby się wybrać gdzieś po kryształy kwarcu. Wiem, że one luzem po całym świecie leżą, ale nie wiem w których miejscach. I fajnie byłoby je sobie wszystkie odnaleźć, żeby ich odnaleźć na tyle dużo, żeby można było odblokować więcej drzewka technologicznego odpowiedzialnego za kwarc, bo wtedy byśmy mieli mapę i inne różne atrakcje tego typu. Ale póki co trochę niebezpiecznie jest się ruszać poza teren, w tym momencie przynajmniej. Dopóki sobie jetpacka nie zrobię, to nie mam za dużo odwagi kręcić się po świecie, bo zbyt dużo niebezpieczeństw jest. Jetpack jednak bardzo ułatwia życie. Dobra, poczekam, aż mi się trochę tych szpulka terytorium
by zrobił, bo coś czuję, że mogą się przydać. Ale ich tutaj dużo jest. Nie spodziewałem się. Dobra, to już nie muszę czekać. Przeglądam sobie tutaj receptury, jakie musimy wykorzystać, żeby produkować te bardziej zaawansowane rzeczy. I wydaje mi się, że stąd będziemy, z tej fabryki będziemy potrzebować tylko tych żelaznych, stalowych belek, zobaczcie. Bo tak, do produkcji tego wystarczy wyłącznie żelazo. I do produkcji tego jest potrzebne żelazo i miedź. A nie, stal też jest potrzebna. Bo do tego są belki potrzebne, ale tutaj do stojanu są potrzebne rury. I wydaje mi się, że tą fabrykę można by od razu zintegrować też z produkcją silników. Czyli w pierwszej kolejności powinienem na tym piętrze, na którym jesteśmy, zrobić produkcję silników i zrobić ją na tyle dużą, żeby ekstra, żeby dodatkowo jeszcze produkować nadmiar ociupinkę, nadmiar stojanów i nadmiar... tylko stojanów. Tak, stojanów. I wtedy te stojany, by ich nadmiar szedł do produkcji tego. No, zastanawiam się tylko, ile tych silników byśmy potrzebowali. Wirników mamy tutaj 10 stojanów też na... I nadmiar wirników byśmy musieli też robić. Czyli jeśli bym chciał robić 10 silników na minutę... wolałbym, szczerze mówiąc, robić więcej. Z 4-5 na minutę, żeby mieć taką naprawdę konkretną nadwyżkę. I byśmy sobie wstawili produkcję ich tutaj. W tej grze generalnie lepiej jest zawsze iść w dużą nadprodukcję. Jak coś budujecie, jakąś fabrykę, tak jak już jesteście na takim etapie jak ja w tym momencie, że wyprodukowanie dużych ilości betonu, żeby postawić ogromną podłogę w fabryce, nie jest już takim problemem, już nie trzeba już tego robić ręcznie, to wtedy bardzo polecam robić jednak wszystko na dużą skalę od razu, nie bawić się w produkcję niewielkich ilości produktów. Od razu machnąć 10, 20, 40 na minutę, żeby były nadwyżki, bo te nadwyżki potem można do czegoś innego wykorzystać. Bo chodzi o to, że zobaczcie, potrzebujemy 10 wirników, 10 stojanów, a mamy tutaj tych maszyn 5, czyli będziemy potrzebować po 50. I wirników byśmy potrzebowali 50 przez 4 to 25 monterów. To trochę dużo, nie? Także wydaje mi się, że zróbmy sobie dwie maszyny robiące silniki elektryczne. I to będzie nam całkowicie powinno wystarczyć. 20 wirników, czyli 5 monterów do samych wirników, plus jeszcze kilka ekstra, żeby robić okablowanie, smart okablowanie, nie? Tak samo stojany. Dobra, ja tu chwilę sobie jeszcze poklikam, poganiam, ale już nie zdążę dzisiaj tego dokończyć. Ale już będziemy mieli jakiś początek na następny odcinek. Dobra, jesteśmy już... Tak, z grubsza sobie policzyłem, co trzeba i wychodzi na to, że tak. Pierwsze dwa montery będą robić nam te... okablowanie automatyczne i one potrzebują tylko 2,5 stojana na minutę, więc teoretycznie jedna maszyna produkująca stojany będzie wystarczyła. Przy okazji zaczęły działać tutaj te stary sposób podłączania łączników i rozdzielaczy, wiecie? I nie mam pojęcia, z czego to wynika. Wydaje mi się, że coś się naprawiło. Być może to jest tak, jak kiedyś wspominałem, że zależy to po części od fundamentu, na którym stoi fabryka. I przestawienie tego fundamentu pomaga, jeśli taki błąd się zrobi. Także może to jest tego typu kwestia. Dobra, czyli tutaj mamy 5 stojanów na minutę. Tu mamy 2,5 na zapotrzebowania, więc akurat. Czyli mogę zrezygnować z tego, to trochę przesunie mi miejsce, zrobi się więcej miejsca, ale niedużo. To jest produkcja rotorów tutaj, w tych monterach, potrzebnych do silników elektrycznych. Wirniki raczej. W oryginale, w anglojęzycznej wersji to się nazywa rotor. Dlatego używam przemiennie. O. I tu możemy zrobić sobie coś takiego. Dobra. Także to będzie jakoś tutaj działać. Gorzej jest z tym, że będziemy potrzebowali tych przewodów produkować całkiem sporo. I tutaj żelaznych prętów i śrub będzie trzeba całkiem sporo też wypluwać. Ale jakoś sobie z tym damy radę. Będę musiał w następnym odcinku posiedzieć i pobudować tutaj te wszystkie huty i inne rzeczy. Ale nie będę tego robić tutaj. Tylko byśmy sobie wykorzystali tą... tą przestrzeń tu. Tu mamy dwa chyba normalne złoża, więc one powinny całkiem dobrze się nam tutaj sprawdzić. Auć! Dobra.
sprawdźmy jeszcze. Normalne i normalne, czyli będziemy mogli z nich wydobyć całkiem sporo żelaza. Nawet nie jestem pewny ile, zobaczmy. Tak, na szybko. No. Dobra. 120 chyba, tak? Dobrze mówię? Tak, po podkręceniu będzie można nawet 270. Także dwa złoża powinny nam tutaj wystarczyć do produkcji wszystkich tych żelaznych i podobnych rzeczy. A tutaj za tą górką jest duże złoże miedzi. Jedno tylko, ale też powinno nam wystarczyć na nasze potrzeby. Także już będziemy w kolejnym odcinku się tym skupiać i już to sobie rozwiążemy. Dobra, okej, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Jutro bobry. Także bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie o łapkach w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.